Co tam? 3 minuty w Wielkim Poście przy Bożym Słowie w poniedziałek drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Dzisiaj Pan Jezus mówi, żebyśmy nie osądzali innych, bo sami będziemy taką miarą osądzeni, taką miarą nam odmierzą, jak my będziemy mierzyć. To ważna postawa w wielkopostnym nawracaniu się, żeby patrzeć na drugiego człowieka z miłością, patrzeć na niego też w taki przez pryzmat nie tylko jego grzechów, bo łatwo dostrzegać nam grzechy cudze grzechy innych osób, a swoich nie dostrzegać. Pierwsze czytanie pokazuje piękne wyznanie grzechów, kiedy my z serca przed Panem Bogiem stajemy i mówimy to, co zrobiliśmy złego, przyznajemy się do tego, nazywając właśnie bez żadnych ogródek. Czasami próbujemy to zrobić na takie sposoby, żeby to lekko ominąć, wybielić się. Nie, trzeba nazwać swoje grzechy po imieniu. Trzeba powiedzieć, zrobiłem to, to i to. Panie Boże, rzeczywiście tak było i proszę przebacz. Wierzymy w to, że Bóg nam grzechy przebaczy, o tym nam przypomina Psalm. Ale wobec drugiego człowieka. Łatwo nam jest ocenić, łatwo nam jest próbować wejść w serce drugiego i powiedzieć, że to jest pewnie tak i tak. To nie znaczy, że nie mamy upominać, to nie znaczy, że mamy grzechów cudzych nie widzieć, ale też ta postawa wobec drugiego człowieka pokazuje nam, jaką my chcemy postawę wobec siebie. Chcemy czasami miłosierdzia wobec siebie, Pana Boga, chcemy, żeby inni nas rozumieli. A jak to wygląda z drugimi? Czy my rzeczywiście jesteśmy też tacy? Czy my wobec innych nie jesteśmy tacy, że od razu byśmy za nawet najdrobniejszy grzech, potknięcie, byśmy tego drugiego człowieka zgnębili jakoś, czy potrafili go zniszczyć? Łatwo nam to przychodzi. O miłosierdzie też łatwo nam przychodzi prosić, ale zobaczmy, czy rzeczywiście te postawy w naszym sercu czegoś siebie nie zwalczają, czy jedno drugie nie zaprzecza. Bądź więc miłosierni dla drugich, jak my chcemy być miłosierni, żeby wobec nas Pan Bóg postępował, ale bądźmy też i sprawiedliwi. Pokazujmy innym, ale nie w taki sposób, żeby go zmiażdżyć, tylko po to, żeby poczuł, że ja z miłością się o niego troszczę. Że mi naprawdę zależy na jego dobru, nie po to, żeby wyżyć się, wyżalić swoje emocje, żeby jakoś wyrazić to, jak bardzo mnie to boli. Bo jak może boleć mnie na przykład to, że przecież grzech drugiego człowieka nie jest wymierzony we mnie. No chyba, że mnie ktoś krzywdzi, ale to nie możemy kogoś niszczyć za to, że grzeszy. Tym bardziej potrzeba jakoś mu w tym pomóc. Nie obrażajmy się więc na to, bo czasami można zinterpretować, że ktoś zrobił coś złego, a jeszcze myślimy, że to jest na nas, a tak nie, tak nie działa. Kochani, bądźmy więc tacy, jak dzisiaj mówi nam słowo, nic dodać, nic ująć po prostu, więc niech ten poniedziałek będzie jak najlepszy, niech Was Bóg błogosławi. I trwajmy przy Panu Jezusie i zapraszam już wieczorem na kolejny odcinek naszych rekolekcji po prostu o Bogu. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pan.